Magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie, kochani Państwo, w ten poniedziałek, 4 października. Zobaczmy, jak przemówią do nas anioły na ten tydzień. Tydzień jesienny, październikowy, w znaku wagi. Zobaczmy, co jest istotne w tym tygodniu. Magiczne przesłanie od wróżek to talia kart anielskich dr Doreen Virtue. Przyjrzyjmy się dzisiaj właśnie, co autorka chce nam przekazać. Magiczne przesłanie od wróżek. Wyciągnęłam dla Państwa jedną z kart z talii dr Doreen Virtue. Karta ta jest następująca. Pokazuje dziewczynkę, która dmucha jakiś magiczny pyłek i wiatr rozdmuchuje ten magiczny pyłek we wszystkie zakątki świata. Ten magiczny pyłek to marzenia tej dziewczynki, która oddaje właśnie te swoje marzenia żywiołowi powietrza, która puszcza swoje marzenia właśnie w powietrze. Na tym polegają również afirmacje, wizualizacje. Jeśli o czymś marzymy, puszczamy te marzenia w powietrze, we wszechświat, by wszechświat, opatrzność, anioły, archanioły, by się właśnie oni tym zajęli. Karta ta mówi o tym, że Twoje marzenie zostanie spełnione. Jeśli afirmowałaś coś, wizualizowałaś, prosiłaś o pomoc i oddałaś to wszechświatu, anioły zajmą się tym. Twoje marzenie zostanie spełnione. To, o co prosiłeś, spełni się. Zobaczmy, co mówi autorka tych kart o tej karcie, o tej właśnie konkretnej karcie. Twoje życzenie zostanie spełnione. To, o co prosiłeś, spełni się. Wróżki wiedzą, jak magicznie urzeczywistnić swoje materialne potrzeby i pragnienia. Pomagają też ludziom, takim jak ty, zrealizować swoje marzenia. Ta karta to znak, że wróżki są bardzo szczęśliwe, mogąc spełnić twoje marzenie. Wróżki działają w harmonii z mocą i energią wszechświata. Ty sam także możesz pomóc w szybkim ziszczeniu swoich modlitw, podążając z nurtem swojego życia. Bądź tak skoncentrowany i spokojny, jak to tylko możliwe, gdyż negatywne nastawienie może uniemożliwić
urzeczywistnienie się Twoich pragnień. Przebywaj często na łonie natury, by Twój duch radował się magiczną energią radości i wdzięczności. Dodatkowe znaczenie tej karty. Ukochana osoba przygotuje dla Ciebie niespodziankę. Twoje myśli bardzo szybko przemieniają się w rzeczywistość. Upewnij się więc, że Twoje ciche modlitwy i wypowiadane na głos słowa są związane z Twoimi pragnieniami, a nie lękami. Zaufaj Wszechświatowi. Pielęgnuj w sobie poczucie zachwytu i szacunku. O tym właśnie mówi ta karta. Zobaczmy jeszcze, kochani, co dopowiedzą nam do tej karty inne karty anielskie pod tytułem Klucze Anielskie. Klucze anielskie, czyli otwórz drzwi do swojego serca, zaufaj aniołom. Posłuchaj wskazówek aniołów, co chcą one Tobie przekazać. Wyciągnę 5 kluczy anielskich, by zobaczyć, co jest ważne w następnym tygodniu. Rady i porady, wskazówki, drogowskazy aniołów są dla nas bardzo ważne. Dają nam inspirację. Pierwszą kartą, która mi wypadła, jest karta Jesteś chroniony. Jesteś chroniony przez aniołów, archaniołów, przez opatrzność Bożą, przez Wszechświat. Zaufaj temu. Drugą kartą, która mi wypadła, wzbogacasz życie swoją osobą. Popatrz, jesteś wybrańcem losu, jesteś zwycięzcą, triumfujesz i jesteś ważny. Ty wzbogacasz życie swoją osobą. Trzecią kartę, którą wyciągnęłam, jest Żyj radośnie. Czyli ciesz się, raduj się życiem, raduj się chwilą, raduj się każdym dniem. Wyznaczaj sam swoje granice. Czyli decyduj sam, co jest dla Ciebie dobre, a co złe. Nie pozwól ludziom wchodzić buciorami w Twoje życie i nie pozwól im definiować, co jest dla Ciebie dobre lub złe. Ty sam decyduj o sobie. Ostatnią kartą, którą wyciągnęłam, jest bądź dobry dla siebie samego. Czyli nie krytykuj siebie, nie obwiniaj, nie miej wyrzutów sumienia za swoje błędy. Rozpieszczaj siebie, bądź dobry dla siebie samego. Kochaj siebie. I rób to, co Tobie sprawia przyjemność. Myśl o sobie.
Kochaj siebie i bądź dobry dla siebie samego. Kochani, takie właśnie wskazówki dały nam dzisiaj anioły na ten tydzień od poniedziałku do niedzieli. Życzę Państwu wspaniałego tygodnia, pełnego pozytywności. Afirmuj swoje życzenia, pragnienia, marzenia i wysyłaj je w świat. Puść swoje marzenia do wszechświata. Niech się on tymi marzeniami zajmie. Zaufaj, że wszystko będzie dobrze. Życzę Wam spełnienia marzeń i pięknego tygodnia. Do usłyszenia już wkrótce.